rocznego i najstarszego w kraju turnieju w siatkówce plażowej. W najbliższy weekend rusza 15. edycja rozgrywek turnieju Puchar Prezydenta Miasta Łodzi. Pierwszy turniej eliminacyjny w najbliższą sobotę rozpoczną panowie, a dzień później do rywalizacji przystąpią panie. Zgłoszenia do udziału w imprezie napływają z całego województwa. Frekwencja, no myślę, że chcielibyśmy, żeby była jak największa, ale myślimy, że raczej będzie mniejsza z uwagi na to, że no niestety zmieniły się zasady finansowania tego turnieju nagród i po prostu nie będzie w tej chwili puli nagród. Miasto no nie znalazło na to pieniędzy po 15 latach. Wydział Promocji Urzędu Miasta rokrocznie fundujący nagrody pieniężne, tym razem jak się dowiedzieliśmy, uczestników turnieju Puchar Prezydenta uhonoruje gadżetami. Stąd trudno przypuszczać, aby najlepsze polskie pary wzorem lat ubiegłych przyjechały do Łodzi. Nie zabraknie jednak zespołów juniorskich, które turniej traktują jako etap przygotowań do Mistrzostwa Europy i kraju. Będą to też pary, myślę, takie mówię, które będą grały potem, reprezentowały nasz kraj. No i traktują to jako formę konsultacji. Pierwszy tegoroczny turniej eliminacyjny o Puchar Prezydenta Miasta Łodzi rozpocznie się w sobotę o godzinie 9 na boiskach Szkoły Podstawowej nr 205 przy ulicy Dąbrowki. Organizatorem rozgrywek jest Klub Sympatyków Piłki Siatkowej przy wsparciu Wydziału Sportu Urzędu Miasta.